Chwilówki wracają do łask. Pieniędzy nie ma i nie będzie, bo dziura budżetowa jest największa w historii Polski. Nadzieja w tym, że rząd, który nam tu zafundował, to też jedna wielka chwilówka. I za moment go nie będzie. Ekspres Republiki, Rafał Patyra, zaczynamy. Deficyt jest większy i trzeba to zapisać w ustawie budżetowej, przyznaje premier. To droga prowadząca do katastrofy. Tak politycy Prawa i Sprawiedliwości oceniają projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. Nawet media wspierające koalicję 13 grudnia alarmują. Stoimy w błocie po kostki, a zaraz możemy stać po kolana. Minister Izabela Leszczyna w dyskusji o zapaści służby zdrowia ujawnia wysokie zarobki lekarzy, a jej szef Donald Tusk zapewnia, że żadnej nagonki na medyków i ich pensje nie będzie. Opozycja nie zostawia suchej nitki na polityce zdrowotnej obozu rządzącego. Rośnie liczba ofiar powodzi w Hiszpanii. Nawałnice przetoczyły się przez południową i wschodnią część tego kraju. W Walencji odwołano lekcje. W południowej Andaluzji wykoleił się pociąg. Ciągle jeszcze urzędujący prezydent Joe Biden próbuje wycofać się z kontrowersyjnych komentarzy, w których określił zwolenników Donalda Trumpa jako śmieci. Kampania prezydencka za oceanem zbliża się do finału. Dziura budżetowa eksplodowała. Rząd koalicji 13 grudnia doprowadził do największego deficytu budżetowego w historii Polski. Według opozycji to droga prowadząca do katastrofy. Z raportu Biura Informacji Kredytowej wynika, że Polacy zadłużają się na potęgę. W maju osiągnęliśmy najwyższą miesięczną wartość sprzedaży tzw. chwilówek w całej historii naszego kraju. Pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie. Skończył się PiS, skończyły się i pieniądze. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że deficyt budżetowy po nowelizacji wyniesie ponad 240 miliardów złotych. Deficyt będzie większy. Chciałbym tu od razu powiedzieć, że jesteśmy oczywiście w sytuacji dość paradoksalnej. Ten deficyt jest większy i trzeba to uczciwie zapisać w ustawie budżetowej, bo w jakimś sensie udało się nam więcej osiągnąć niż zakładano. Premier Tusk robi dobrą minę do złej gry, ocenia opozycja. Jak wyszedł Tusk, to widać było, że średnio się orientuje w tym, o czym mówi. Bo on się w ogóle średnio orientuje w sprawach gospodarczych, finansowych. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości mamy załamanie w podatkach. Ich zdaniem powtarza się sytuacja z lat 2007-2015. Nasze oceny sprawdzają się. Mówiliśmy wielokrotnie, że rząd koalicji 13 grudnia nie potrafi rządzić. Mamy do czynienia z dziurą Tuska. Koalicja 13 grudnia zamroziła progi podatkowe na 4 lata, co de facto oznacza podwyżkę podatków. Pieniędzy nie ma. Zdaniem europoseł Beaty Szydło, rząd Tuska likwiduje strategiczne inwestycje i odcina środki na wszystkie kluczowe działania państwa. Zapaść polskiej służby zdrowia, deficyt Narodowego Funduszu Zdrowia w nadchodzących latach może wynieść nawet 160 miliardów złotych. Rząd koalicji 13 grudnia zapowiada poszukiwanie oszczędności, m.in. w refundacji leków dla dzieci i emerytów. Minister zdrowia uważa, że problemy pogłębiane są przez coraz wyższe wynagrodzenia dla lekarzy. Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i dyrektorami szpitali, podczas którego poruszono temat wynagrodzeń lekarzy. Są tacy lekarze, którzy przedstawiają fakturę w wysokości 299 tysięcy. Tak wielkie wynagrodzenia mają dotyczyć także lekarzy, którzy mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Żadnej nagonki na lekarzy i zarobki nie będzie. Osobiście bym wyrzucał każdego z rządu, kto by próbował tego typu emocje rozbudzać. Izabela Leszczyna pozostaje jednak ministrem zdrowia i mówi o szukaniu oszczędności w refundacji leków dla dzieci i emerytów. Opozycja nie zostawia suchej nitki na polityce zdrowotnej koalicji 13 grudnia. O służbie zdrowia, gigantycznych problemach w służbie zdrowia, o zamykaniu oddziałów szpitalnych, szczególnie oddziałów położniczych, ale także innych, o tym, że niepłacone są nadwykonania, o tym, że pacjenci nie mogą dostać się do lekarza, dlatego że szpitale nie mogą opłacać rachunków związanych właśnie z pomocą chorych. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej przeznaczają średnio na służbę zdrowia 11% PKB. Niestety Polska znajduje się mocno poniżej unijnej średniej z wynikiem 6,4%.
Szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk przedstawił cząstkowy raport Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Cząstkowy to słowo klucz, bo skupiono się na cząstce dotyczącej działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, zupełnie nie odnosząc się do całej polityki resetu i owocnej współpracy polsko-rosyjskiej podczas pierwszych rządów Donalda Tuska. Szanowni Państwo, jak zaznaczył generał Stróżyk, komisja skieruje do prokuratury materiały dotyczące byłego ministra obrony pod kątem zdrady dyplomatycznej. Oberwało się również kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Uprawniona może być teza, że otoczenie prezydenta, bo przecież nie podejrzewam samego prezydenta, ukrywa przed komisją informacje dotyczące działań ministra obrony narodowej w latach 2015-2018. Wszystkie argumenty, które zostały podane, które mają jakoś uzasadniać wpływy rosyjskie, są no, albo kłamstwem, albo manipulacją. Dziękuję bardzo, panie generale. Więcej o tej sprawie w Ekspresie Plus. Pseudokibice handlujący narkotykami w rękach katowickiej policji. Funkcjonariusze zatrzymali 8 osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Służby zabezpieczyły 9 kg narkotyków, w tym marihuanę, metamfetaminę i tabletki ecstasy. Grupa odpowie m.in. za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Do przeszukań policjanci wykorzystali psich przewodników. Skontrolowano 30 różnych obiektów. Zabezpieczono również pistolet maszynowy z amunicją i gotówkę. Mężczyznom grozi 12 lat więzienia. Będą cięcia w inwestycjach dworcowych. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało remonty 100 dworców kolejowych w całym kraju, ale po zmianie władzy, jak wynika z informacji PKP SA uzyskanych w trakcie poselskich kontroli, 34 projekty trafiły na czarną listę. Część z nich została kategorycznie wycofana, na przykład remont dworca w podlaskich Zdrodach Nowych. Z kolei w Częstochowie czy w Stargardzie urzędniczym językiem zapowiada się optymalizację projektu. Według parlamentarzystów opozycji oznacza to brak realizacji zadania w zapowiadanym terminie i niepewną dalszą przyszłość inwestycji. Nie żyje aktorka filmowa i teatralna Elżbieta Zającówna. Zagrała w wielu popularnych filmach Juliusza Machulskiego, m.in. VIP, Wabank czy Seks Misja. W latach 90. największą popularność przyniosła jej rola pielęgniarki Hanny Trzebuchowskiej w serialu Matki, Żony i Kochanki. Dobrze czuła się na deskach teatralnych, występowała w teatrach warszawskich Syrena, Komedia i Rampa oraz Muzycznym w Gdyni. Prowadziła też programy rozrywkowe w telewizji i udzielała się charytatywnie. Miała 66 lat. Ekspres za chwilę zanurkuje w kolejnych tematach. Wynurzymy się na moment w nowiutkim basenie w Łapach, a gdy już pomachamy tam łapką na pożegnanie, to ruszymy dalej, nawet za granicę. Warto, bo chwalą tam Polaków. Szczegóły za chwilę. Brytyjscy naukowcy odkryli, że dzięki filtrom sztucznej inteligencji w zdjęciach dużo łatwiej jest się zakochać. Ma o tym świadczyć przykład aplikacji randkowych. Od listopada nie będzie można wchodzić do jaskini mroźnej w Tatrach. Wszystko ze względu na nietoperze, które spędzą w niej zimę. Iga Świątek już wie, z kim będzie musiała zmierzyć się w turnieju tenisowym WTA Finals. Polka nie będzie miała łatwego zadania. Ponad 60 ofiar śmiertelnych, a to nie musi być koniec, bo wiele osób wciąż uznaje się za zaginione. To dotychczasowy bilans powodzi w Hiszpanii. Służby nie wszędzie jeszcze zdołały dotrzeć z pomocą. W niektórych regionach kraju w ciągu jednego dnia spadło tyle deszczu, ile powinno przez cały miesiąc. Wielka woda zalewa południową i wschodnią część Hiszpanii. W największym stopniu kataklizmu doświadczyła Andaluzja, Walencja oraz prowincja Albacete, gdzie wciąż przez gwałtowne burze obowiązuje najwyższy alert pogodowy. Gdy spojrzeliśmy w tamtą stronę, zobaczyliśmy, że wszystko się wali. Powódź zabrała samochody, zniszczyła połowę domu jednego z naszych sąsiadów. Powódź nadeszła błyskawicznie, porwała sosny, gałęzie i wszystko inne naraz. Jeden z tych mostów się zawalił, gdy woda wdarła się na drogę, zabierając ze sobą samochody. W zalanych regionach panuje paraliż komunikacyjny. Zawalone mosty i zalane drogi utrudniają służbom dotarcie do poszkodowanych. Akcje ratunkowe w większości prowadzone są przy użyciu helikopterów. Do pomocy zostało wezwane również wojsko. Rwąca woda uwięziła wielu ewakuujących się ludzi w samochodach. Według hiszpańskich służb meteorologicznych burze mają potrwać do czwartku. Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych i kolejne sondaże. W New Hampshire, w stanie, w którym zazwyczaj wygrywają demokraci, na prowadzenie wysunął się Donald Trump. Opinię publiczną za wielką wodą zelektryzowała wypowiedź Joe Bidena, który odniósł się do wypowiedzi, która padła na wiecu Donalda Trumpa w Nowym Jorku, kiedy to komik Tony Hinchcliffe nazwał Porto Rico pływającą wyspą śmieci.
To dobrzy, przyzwoici, honorowi ludzie. Jedyne śmieci, jakie tam widzę, to jego zwolennicy. Na platformie X Biden tłumaczył, że chodziło mu o nienawistną retorykę zwolenników Trumpa. Koniec końców dolał oliwy do ognia i tak już gorącej kampanii, której finał już 5 listopada. Media zwane są czasami czwartą władzą. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że to w rzeczywistości władza pierwsza, mogąca wpływać na miliony ludzi. Kalendarz wspomina dzisiaj wydarzenie, które zdaje się tę opinię potwierdzać, a wszystko zweryfikuje nasz Marcin Bąk. Marcinie, teraz ty masz władzę. Do dzieła! Noc, która wstrząsnęła Ameryką. 30 października 1938 roku amerykańskie radio wyemitowało słuchowisko Orsona Wellesa Wojna Światów na podstawie powieści George'a Wellesa. Słuchowisko było uwspółcześnione na potrzeby amerykańskich słuchaczy lat 30. i wystylizowane na normalny program radiowy z reportażami, przerwą na reklamy i muzyką. Wielu Amerykanów, do dziś trudno jest określić ich liczbę, potraktowało słuchowisko jako realny program opowiadający o inwazji Marsjan. Wybuchła lokalna panika w New Jersey. Wells zdobył sławę jako świetny dramaturg, a ludzie przekonali się, jak wielką potęgą, także w tworzeniu iluzji, mogą być media. Mogą. Sztuczna inteligencja szturmem wdziera się w nasze życie, wywołując tyle samo zachwytu, co i obaw. No bo jak to będzie na przykład z czymś tak mało sztucznym jak miłość w czasach zdominowanych przez AI? Szkoccy naukowcy sprawdzali, jak nowa technologia może wpływać na to, do kogo poczujemy miętę. Badacze z Glasgow wykorzystali narzędzie AI służące do transformacji twarzy podczas rozmowy, aby sprawdzić, jak mimika może wpływać na początki romantycznego zainteresowania. Ochotnicy wzięli udział w serii szybkich randek wideo, a badacze manipulowali wyrazem ich twarzy. Okazało się, że filtry używane w czasie rzeczywistym oddziaływują na to, z kim połączy nas tak zwana chemia. Wystarczyła synchronizacja i dopasowanie uśmiechów, aby zwiększyć atrakcyjność rozmówcy. Choć takie metody u niektórych budzą etyczne wątpliwości, to w obliczu szerzącej się epidemii samotności może warto ociupić pomóc szczęściu. Kto wie, może i ciebie dosięgnie strzała Amora. Od 1 listopada słynna Jaskinia Mroźna w Tatrach będzie nieczynna dla odwiedzających. To ostatnia szansa na wykupienie biletu wstępu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jaskinia jest miejscem zimowania nietoperzy, a wkrótce rozpocznie się okres ich hibernacji. Chociaż w Tatrach mamy 22 gatunki tych latających ssaków, okres zimowy to czas, gdy są one szczególnie wrażliwe. Dajmy zarówno nietoperzom, jak i jaskini szansę, by odpocząć od ludzi. Na tą inwestycję mieszkańcy podlaskiej gminy Łapy czekali aż 50 lat. Wcześniej ci, którzy chcieli popływać, musieli dojeżdżać do pobliskich miejscowości, a teraz na miejscu mają swoją krytą pływalnię. Budowa basenu ze strefą relaksu była możliwa dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Sportu i Fundusz Rządowy Polski Ład jeszcze kilka lat temu, ale środki przekazał także samorząd województwa podlaskiego. Czasami w życiu chodzi tylko o lanie wody. Tutaj też w końcu woda się polała i trzeba tylko pilnować, żeby nikt nie utonął. Nad tym czuwać będą ratownicy. Uwaga! W czwartek po południu zacznie silnie wiać, w porywach nawet do 80 km na godzinę. Pogoda szykuje nam także duże zachmurzenie i gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Do tego będzie chłodniej, od 11 do 13 stopni. Mieszkańcom kaszubskiej Kościerzyny przydadzą się jutro parasole. Od rana na niebie będzie widać deszczowe chmury, do tego silniej powieje wiatr. Na termometrach zaledwie 11 stopni. W Tykocinie na Podlasiu równie chłodno. Deszczu tu wprawdzie nie zobaczymy, ale za to niebo w całości pokryją chmury. Radzimy uważać na porywiste podmuchy wiatru. W świętokrzyskich Działoszycach sucho, ale pochmurno. Na niebie zachmurzenie duże, wieczorem wzrastające do całkowitego. Termometry pokażą do 14 stopni. W piątek będzie lepiej, ale o tym za chwilę w plusie. Lepiej późno niż wcale. Śląsk Wrocław wreszcie odniósł zwycięstwo na miarę oczekiwań. W 1/16 finału Pucharu Polski wicemistrz kraju pokonał Radomiaka i zameldował się w kolejnej rundzie. Kryzys chyba już za nim. Po fatalnym początku sezonu teraz zdaje się, że wrocławianie są na fali wznoszącej. W drugiej rundzie Krajowego Pucharu odnieśli pewne zwycięstwo, na jakie czekali od kilku miesięcy. Ograli Radomiaka Radom 3-0 po golach Musiolika i dublecie Paluszka. W Pucharze Niemiec z kolei główne role w nie lada niespodziance odegrali reprezentanci Polski. Kamil Grabara zatrzymał Borussię Dortmund, zachowując czyste konto. Natomiast Jakub Kamiński w 117 minucie zanotował asystę przy trafieniu Jonasa Winda i ich Wolfsburg wygrał 1-0, meldując się w 8 finału. Witali zaś szlagierowe starcie w ramach 10 kolejki Serie A. Napoli pokonało AC Milan 2-0 i umocniło się na prowadzeniu w tabeli włoskiej Ekstraklasy.
Iga Świątek poznała rywalki, z którymi zagra w turnieju mistrzyń. Polka trafiła do grupy pomarańczowej i zmierzy się z Amerykankami Coco Gauff i Jessicą Pegulą oraz Czeszką Barborą Krejcikową. Świątek w imprezie powalczy o odzyskanie miana pierwszej rakiety globu. By tego dokonać, musi wygrać wszystkie 5 spotkań i obronić tytuł. Równocześnie Aryna Sabalenka musi choć raz się potknąć i dotrzeć maksymalnie do półfinału. Potężne triple-double Nikoli Jokicza w NBA. Serb został właśnie drugim w historii ligi koszykarzem, który jedno spotkanie zakończył z dorobkiem co najmniej 29 punktów, 18 zbiórek i 16 asyst. Wcześniej, 62 lata temu, dokonał tego jedynie słynny Oscar Robertson. Jokic został bohaterem swoich Denver Nuggets, którzy ograli Brooklyn Nets 144-139. Dziura budżetowa coraz większa, pieniędzy w kieszeniach coraz mniej. Wkrótce nie będzie nas stać na zbytki. Polacy będą kupować chleb kosztem, dajmy na to, książek. A są sieci handlowe, w których można dostać i jedno, i drugie. Ale z tej mąki chleba nie będzie, jak alarmują w internecie klienci. Jestem właśnie w jednym z poznańskich sklepów sieci Biedronka i chcę wam pokazać, jak interesujące książki można tutaj znaleźć. To jest półeczka z książkami na wysokości moich bioder. Każde małe dziecko może tutaj zajrzeć. I proszę bardzo, leży tutaj lektura o wdzięcznym tytule Porozmawiajmy o tym. A w środku mamy dokładne instrukcje na temat masturbacji. Mamy promocję otyłości. Mamy ciekawostki na temat płci. Nie ma już dwóch płci. Są po prostu osoby z przewagą testosteronu. Mamy kobiety z penisami, mamy mężczyznę z waginami. Można też się tutaj dowiedzieć, że HIV nie jest wcale taki straszny, że z HIV można pięknie żyć. I to wszystko, kochani, za 9,99 w sklepie Biedronka. No, za takie zakupy to my dziękujemy. I polecamy sprawdzonych polskich sprzedawców, takich, którzy polskim dzieciom krzywdy robić nie będą. Warto uważać na to, co się czyta i ogląda. Na szczęście naszego plusa można oglądać bez strachu. Szwecja, księżniczka Wiktoria przechodzi szkolenie wojskowe. Argentyna, w nadmorskim kurorcie runął 10-piętrowy hotel. Wielka Brytania, plakaty ze znanych filmów warte krocie. Za chwilę zabierzemy Państwa do Ekspresu Plus. Zmieści się każdy. W drogę! Midas na opak. Czego nie dotkną, zamiast w złoto zamieniają w... coś zupełnie innego. Komisję badającą wpływy rosyjskie i białoruskie też zamienili w coś zupełnie innego, stawiając na jej czele byłego członka WSI. Stróżem naszego bezpieczeństwa nazwać go trudno. To po prostu stróżyk. Jarosław, generał. Ekspres Plus, Rafał Patyra, jedziemy. Antoni Macierewicz miał dopuścić się zdrady dyplomatycznej w czasie, gdy był ministrem obrony narodowej, twierdzi Jarosław Stróżyk, szef komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Występ Stróżyka to jedna wielka kompromitacja, ocenia profesor Sławomir Cęckiewicz. Chirurdzy z Lublina wycięli część zaatakowanego przez nowotwór płuca przy pomocy najnowszej generacji mechanicznego ramienia Da Vinci. Za chwilę opowiemy o szczegółach tego zabiegu. W Ekspresie Plus także niecodzienny wypadek w Oslo. Rozpędzony tramwaj wykoleił się i wjechał do sklepu komputerowego. Pokażemy też polskie piłkarki, które są o krok od historycznego awansu do Mistrzostw Europy. Pokonały Rumunki, teraz zmierzą się z Austriaczkami. Powołana przez obecny rząd, obóz rządzący, Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów przedstawiła cząstkowy raport. No i jak można było przewidzieć, dotyczy on tylko i wyłącznie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Generał Jarosław Stróżyk, przewodniczący komisji, ani słowem nie wspomniał o współpracy polsko-rosyjskiej za pierwszych rządów Donalda Tuska. Już na wstępie Jarosław Stróżyk zaznaczył, że pewne kwestie pozostaną niejawne. Nie miał jednak problemów z personalnym atakiem na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Komisja jednogłośnie rekomenduje przekazanie zebranych materiałów właściwej prokuraturze celem dokonania
oceny prawno-karnej pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Niczego się nie boję, odpowiada Antoni Macierewicz, komentując możliwość odebrania mu immunitetu przez większość sejmową. Podczas prezentacji generała Stróżyka zabrakło jakichkolwiek informacji na temat wpływów rosyjskich w Polsce w czasach pierwszych rządów Donalda Tuska. Jak podkreśla historyk profesor Sławomir Cęckiewicz, komisja jest wymierzona w przeciwników politycznych Donalda Tuska, zaś jej przewodniczący nie gwarantuje obiektywizmu prac komisji. Każdy, kto od lat śledził publicystykę wynurzenia pana Stróżyka na Twitterze chociażby, występy jego w mediach, wie doskonale, że nie mamy do czynienia faktycznie, de facto, z oficerem Wojska Polskiego, tylko z jakimś zaangażowanym politycznie człowiekiem. Stróżyk podkreśla, że jest to raport cząstkowy, więc prezentacje kolejnych będą kwestią czasu aż do zaprezentowania pełnego dokumentu. Nie możemy się doczekać. To była operacja ramię w ramię lubelskich lekarzy i robota Da Vinci najnowszej generacji. W ten sposób z sukcesem przeprowadzono pierwszy taki wspólny zabieg w placówce. Poprzedziły go miesięczne szkolenia, a wszystko po to, by dawać większą szansę pacjentom chorym na nowotwór. Chirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie są za pan brat z nowinkami technologicznymi. Zabieg anatomicznej resekcji miąższu płucnego, czyli wycięcia części zaatakowanej przez nowotwór płuca, przeprowadzili za pomocą najnowszej generacji mechanicznego ramienia Da Vinci. A to oznacza większą precyzję przy cięciu w trudno dostępnych miejscach, szerszy zakres operacyjny bez konieczności przestawiania całego systemu i najważniejsze, technologia 3D w HD, wizualizująca całe wnętrze struktury pacjenta. To się nazywa praca na wysokim poziomie. Zdumiewający wypadek w centrum Oslo. Rozpędzony tramwaj uderzył prosto w witrynę budynku. Ranne zostały 4 osoby, w tym maszynista. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn wykoleił się i z impetem wjechał do sklepu komputerowego. Lokal jest mocno zniszczony, ale najważniejsze, że nikt z uczestników zdarzenia poważnie nie ucierpiał. Mieszkańców uszkodzonego budynku ewakuowano. Konieczne było sprawdzenie, czy zderzenie nie naruszyło konstrukcji obiektu. Trwa ustalanie okoliczności niecodziennego wypadku, ale wygląda na to, że motorniczy będzie musiał popracować jeszcze nad parkowaniem. Księżniczka Wiktoria na poligonie. Szwedzkie siły zbrojne opublikowały nagranie przedstawiające następczynię tronu podczas jej podstawowego szkolenia wojskowego. Ćwiczenie odbyło się na poligonie Pułku Amfibii Sztokholmskiej na początku tego roku, ale dopiero teraz rodzina królewska postanowiła pochwalić się wynikami. W końcu szkolenie to część przygotowań do roli przyszłej głowy państwa. Podczas ćwiczeń liczyła się teoria i praktyka. Wiadomo, prawdziwy władca powinien mieć w jednym palcu zarówno opracowanie strategii, jak i umiejętności taktyczne. A Express Plus będzie dziś jak archeolog, wydobywający na światło dzienne tajemnice z przeszłości, a mamy ich kilka. Wzbijemy się także w przestworza, bo stamtąd najlepiej widać to, co pewien szalony spadochroniarz wyczyniał. Lećmy i my. Naukowcy zbadali egipskie mumie. Dzięki użyciu tomografii komputerowej już wkrótce poznamy więcej informacji o ludziach żyjących w starożytności. Odwiedzimy berlińskie zoo, gdzie młoda samica hipopotama karłowatego po raz pierwszy wykąpała się w basenie. Czuła się tam dosłownie jak ryba w wodzie. Dziś mija 35 lat od premiery filmu 300 mil do nieba. To opowieść o nastolatkach, którzy uciekli z PRL-owskiej Polski, aby poprawić swój los. Katastrofa budowlana w Argentynie, w nadmorskiej miejscowości Villa Gesell. Zawaliła się część hotelu Dubrownik. Na miejscu służby cały czas przeczesują gruzy, pod którymi mogą znajdować się ludzie. Potwierdzono śmierć jednej osoby. 10-piętrowy hotel Dubrownik położony jest około 200 metrów od obleganej przez turystów plaży. W jego zawalonej części trwały prace budowlane, które jak się okazało prowadzone były bez zezwolenia. Dotyczyły m.in. instalacji nowej windy. W chwili katastrofy remontowana część budynku była nieczynna dla gości. Wśród osób wciąż poszukiwanych są w większości pracownicy budowy. Zniszczeniu uległ też sąsiadujący z hotelem dom. Ratownikom spod jego gruzów udało się wyciągnąć kobietę, która w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala. Nadleśnictwo Kłodowa w województwie lubuskim i opuszczone leśne groby. Pamiętają i dbają o nie miejscowi leśnicy, bowiem ich działalność nie tylko dotyczy jakby utrzymania drzewostanów, hodowli drzew, ale również opiekowania się tymi miejscami. Jak podkreślają leśnicy, opieka nad starymi niemieckimi i żydowskimi grobami nie ogranicza się jedynie do Dnia Wszystkich Świętych, ale trwa cały rok. Naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Chicago zachodzą w głowę, jak zgłębić to, co w mumiach siedzi. Skorzystali z tomografii komputerowej i zobaczyli, jak na dłoni, każdą tkankę zabalsamowanych ciał. To, co ujrzeli, przemawia do wyobraźni badaczy. Teraz uzyskany obraz poddadzą analizie. Jak się okazuje, mumie mają jeszcze wiele tajemnic.
Nie trzeba przenosić się w miejscu i czasie, by poznać dzieje osób żyjących w starożytnym Egipcie. Badacze wzięli pod lupę, a raczej tomograf, 26 zmumifikowanych ciał. Tomografia komputerowa daje nam pełniejszy obraz nie tylko szczątków szkieletowych, lecz także tkanek i organów. To może dać nam lepsze wyobrażenie o tym, kim ci ludzie byli, jaki mieli wiek i jaką płeć. Analiza tkanki miękkiej pozwoli naukowcom dowiedzieć się więcej o ciele mumii. Na razie w głowach muzealników kryje się jeszcze wiele niedopowiedzeń. Za to za wykonane badanie będą musieli sporo zapłacić. Aby ograniczyć i tak wysokie koszty, tomograf był transportowany do placówki muzealnej. Ale czego się nie robi, by zajrzeć w głąb mumii? Podkarpacie z sensacyjnym odkryciem. Archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego natrafili na grób, który ma ponad 5000 lat. Obok niego znajdowały się zdobione naczynia, topory i groty strzał. Znalezisko uzupełniają fragmenty ceramiki, która do tej pory nie była znana w podkarpackim świecie archeologii. Badacze wykorzystali najnowocześniejsze metody geofizyczne, które pozwoliły im precyzyjnie zlokalizować miejsca tych niezwykłych wykopalisk. A te stały się prawdziwym poligonem doświadczalnym i kopalnią wiedzy o ludziach wcześniej zamieszkujących te tereny. Toni, słynna hipopotamica karłowata z berlińskiego zoo, śpiewająco zaprezentowała swoje pierwsze nurkowanie na krytym wybiegu. To nie byle jakie przedsięwzięcie, bo podwodne akrobacje obserwowała liczna publiczność, co tylko dodawało animuszu młodej hipopotamicy. Wiosłująca, nieco okrągła postura galopowała w stanie nieważkości pod nie basenu, co i róż zachwycając tanecznym pląsem, oczywiście w zwolnionym tempie, jak na hipopotama przystało. Młoda od tygodni ćwiczyła piruety na mniejszym basenie, ale teraz przyszedł czas, by ruszyć na głębsze wody. To był dany debiut. Zniknięcie w niewyjaśnionych okolicznościach. Do tego tajemnicza siła, tajemnicze siły właściwie, z którymi wygrać niełatwo. Relikt, nowy horror Natalie James, stopniowo buduje napięcie i zaskakuje do ostatniej sceny. Premiera w najbliższy piątek. Horror Relikt to jedna z ostatnich październikowych premier filmowych, kiedy Edna nagle znika, jej córka Kay i wnuczka Sam przyjeżdżają do wiejskiego domu rodzinnego i znajdują wskazówki dotyczące narastającej demencji kobiety. Po krótkim czasie poszukiwań udaje się ją odnaleźć, ale nie chce lub nie jest w stanie powiedzieć, gdzie była. Zachowanie Edny staje się coraz bardziej nieprzewidywalne. Czy uda się wyjaśnić, co jest tego przyczyną? W rolach głównych Emily Mortimer i Robin Nevin. Film trafi do polskich kin w piątek. This house seems unfamiliar. Od Drakuli po koszmar z ulicy Wiązów. Na aukcji w brytyjskim Woking fani najbardziej znanych na świecie horrorów znajdą wiele unikalnych plakatów zapowiadających ich premiery. Pod młotek trafią m.in. materiały promujące filmy Taste the Blood of Dracula z 1972 roku i The Wicker Man z 1973. Nie zabraknie też plakatu z kultowego Piątku 13. Aukcja odbędzie się jutro w domu aukcyjnym Eubanks. W listopadzie Gdańsk stanie się po raz 10 stolicą filmu animowanego. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych AnimaFest promuje produkcje animowane z całego świata, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych widzów. W tym roku zaplanowano pokazy blisko 100 filmów z ponad 80 państw. Miłośnicy kina zobaczą m.in. Królestwo Kensuke, The Storm, Mojego Sąsiada Totoro, Chłopca i Czaple i polsko-hiszpański Rock Bottom. Festiwal odbędzie się od 8 do 11 listopada w gdańskim kinie Watra. A teraz kartka z kalendarza filmowego. 35 lat temu, 30 października 1989 roku, odbyła się premiera filmu Macieja Dejczera 300 mil do nieba. To historia oparta na faktach. W 1985 roku bracia Adam i Krzysztof Zielińscy z Żyrakowa koło Dębicy, ukryci pod tirem, przedostali się do Szwecji. Polskie władze za wszelką cenę starały się sprowadzić ich do Polski, ale cel nie został osiągnięty. Zielińskim zawieszono prawa rodzicielskie, a chłopcy zamieszkali w szwedzkiej rodzinie zastępczej. W filmie miejsce ucieczki zmieniono na Danię. Wszyscy święci zadbali, by Dzień Wszystkich Świętych był pogodny. Ale za nim na horyzoncie widać już spore ochłodzenie. W sobotę temperatury spadną do 7 stopni. Do tego w najbliższych dniach, lokalnie, możemy spodziewać się nawet deszczu ze śniegiem. Oto szczegóły. Pierwszy dzień listopada zapowiada się naprawdę ciepło. Na termometrach nawet do 17 stopni na południu kraju. Do tego w wielu regionach pojawi się słońce. Mniej przyjemnie jedynie na północy, gdzie słabo popada deszcz. Uwaga na porywisty wiatr. Za to w weekend zacznie się ochładzać. W sobotę termometry pokażą zaledwie 7 stopni na Mazowszu. Niską temperaturę wynagrodzi trochę słońce, które zaświeci nad Polską centralną i zachodnią. Na Podlasiu możliwy deszcz ze śniegiem. Ciśnienie wysokie.
W niedzielę na Mazowszu i na południu piękne słońce i zero chmur. Mniej przyjemnie na północy, gdzie prognozujemy przelotne opady deszczu. Najwyższą temperaturę zanotujemy na zachodzie, 11 stopni. Polskie piłkarki dopięły swego i w nagrodę są o krok od historycznego awansu na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone w rewanżowym starciu pierwszej rundy baraży pokonały u siebie Rumunki różnicą aż 3 trafień. Przed nimi jeszcze tylko jeden rywal. Będą nim reprezentantki Austrii. Polki pierwsze starcie z Rumunkami wygrały 2-1. W rewanżu u siebie do pełni szczęścia wystarczył im remis, ale biało-czerwone nie chciały się nim zadowolić. Dublet Ewy Pajor oraz trafienia Nadii Krezymon i Natalii Padili zapewniły okazały triumf 4-1. Podopieczne Niny Patalon są tym samym o krok od pierwszego w dziejach awansu na turniej mistrzowski kobiet. O bilety na Euro powalczą na przełomie listopada i grudnia z Austriaczkami. Czas płynie nieubłaganie. Dokładnie dziś mija 50 lat od legendarnej walki dwóch wielkich pięściarzy. W ringu naprzeciw siebie stanęli Muhammad Ali i broniący wówczas tytułu mistrza świata wszechwag George Foreman. Pojedynek w stolicy Zairu, Kinshasie, padł łupem Alego, który odzyskał pas po 7 latach. Starcie przeszło do historii boksu. Do dziś nazywane jest Rumble in the Jungle, czyli bójką w dżungli. 3 rekordy świata podczas jednego lotu. To możliwe i dokonał tego Peter Salzmann. Austriak w specjalnie przygotowanym kombinezonie, zwanym Swing Suits, skoczył z wysokości ponad 4000 metrów, leciał blisko 6 minut i pokonał w tym czasie dystans ponad 12 km. Wszystkie te liczby to nowe rekordy globu. Innymi słowy, z górki na pazurki. No teraz zejdziemy na ziemię. Powiem więcej. Czeka nas gleba. Z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale jednak ruszyła trasa tramwajowa na Wilanów. Nie wszystko jednak gotowe jest na tip-top i to wcale nie tory były złe w tym przypadku. Opatrzność czuwała nad budową trasy tramwajowej na Wilanów. Dzień dobry i co ja patrzę? Opatrzność Czaskowskiego. Ratusz nie zawodzi. Uruchomiono tramwaj do Wilanowa dzięki opatrzności Bożej. Żeby było jeszcze śmieszniej, powinni napisać Bożej. Uważają się za elity. Twierdzą, że są wykształcone, a zrobiły w Wilanowie przystanek opatrzności na nowej trasie. Dokąd zmierzają lemingi, skoro prowadzi je opatrzność? Na to pytanie odpowiedzieć stosunkowo łatwo. Opatrzność zawsze prowadzi na opak, a to, jak wiadomo, do celu nie przybliża. Nie idźcie tą drogą. Warto za to podążać z Republiką. Ten kierunek się nigdy nie opatrzy, znaczy nie opatrzy. O 19:00 zapraszamy na program dzisiaj. Kto naprawdę odpowiada za reset z Rosją? Minister zdrowia oskarża lekarzy o ogromne zarobki. Co z wolnością słowa w Polsce? Warto cieszyć się tym, co daje dzisiaj, a potem szykować na kolejny Ekspres Republiki. Wracamy jutro o 16:55. Do zobaczenia.